Panowie, startuje kolejny wyścig. Czy możecie się nam przedstawić? Artur Lempert. Szymon Nowak. Andrzej Skrzek. Krzysztof Kopka. Bartek Karaś. 318 IS Cup.pl. Niesamowita rywalizacja, która no, rozgrzewa nas tutaj wszystkich. Walczyłeś dzielnie, szacunek za to, że próbowałeś tę pierwszą pozycję zawalczyć. No, skończyło się troszeczkę poza podium. No tak, wyścig bardzo mi się podobał, bo startowałem z 11 pozycji. W pewnym momencie byłem przez chwilę nawet drugi, ale niestety przestrzeliłem pierwszy lewy i straciłem tam no, dwie pozycje, tak? Skończyłem na czwartym, także... Chyba na tym samym zakręcie. Tak, na tym samym zakręcie oddałem mu pozycję, no kolega jeszcze z tyłu też poszedł za bratem i dwie pozycje tam straciłem. No tak się dzieje, ale wyścig wspaniały, wyścig emocjonujący, to ciekawszy wyścig niż ten wczorajszy? Dla mnie obydwa były niezwykle ciekawe i niezwykle emocjonujące, tak naprawdę dopiero mój drugi sezon, więc nadal wszystko jest nowe. Dzisiaj tak naprawdę no dla mnie historyczna szósta pozycja, najwyższa przy niesamowitej rywalizacji z Andrzejem przez myślę, że ponad pół wyścigu, myślę nawet piąta, to byłbym tym bardziej zachwycony. Także niesamowite emocje i wczoraj i dziś, inne wyścigi, ale oba fantastyczne. Oba fantastyczne wyścigi, no i świetna rywalizacja, przecież o to chodzi w sporcie. Tak, to prawda, no, zabawa była wyśmienita. Wyścigi obydwa bardzo ciekawe, interesujące. Ja dzisiaj stoczyłem fajną walkę właśnie z Szymonem o pozycję. Mnie się wydaje, że o piątą, a Szymon twierdzi, że szóstą. W każdym razie Szymon dowiózł pozycję, którą miał. Ja wystartowałem z szóstej, skończyłem na szóstej. Trochę niedosyt czuję, ale myślę, że następnym razem znowu powalczymy i będzie bardziej energicznie. Przypomnę tylko, że w zeszłym sezonie Andrzej mi, nie pamiętam już którą pozycję, ale na ostatnim zakręcie ostatniego okrążenia odebrał, więc trochę się odegrałem. Trzeba się odgrywać, a wyścigi są niezwykle, niezwykle zacięte, prawda? Zdecydowanie, no u mnie dzisiaj prawo serii i limit mojego szczęścia się wyczerpał, bo pierwsze trzy rundy tego sezonu wszystko mi absolutnie sprzyjało i zagrało dokładnie tak, jak powinno i kończyłem te wyścigi lepiej niż mi się marzyło. Szczególnie wczorajszy wyścig był bardzo udany, wszystko zagrało tak jak powinno, no i tak jak mówię, dzisiaj wszystko już od samego początku poszło nie tak, najpierw nie wkleszczyła mi się dwójka, zostałem praktycznie z ostatniej pozycji wystartowałem, ale postanowiłem szybko odrabiać i troszeczkę to mnie wyprowadziło z równowagi, bo bardzo agresywnie zacząłem jechać i udało mi się szybciutko dogonić połowę stawki i na szatanie na pierwszym lewym wyprzedziłem Karola Mirowskiego. No i bardzo, bardzo szybko wchodziłem na kukurydzę. Niestety nie widziałem jeszcze onboarda, ale obawiam się, że moje koła były poza torem i straciły przyczepność i po prostu auto nie hamowało. Z ogromnym impetem uderzyłem w kolegę Marcina Wydrę, za co bardzo przepraszam, ale niestety motosport. No i to był koniec mojego wyścigu, raptem pół okrążenia tym razem i liczę, że też tym razem to prawo niekorzystnej serii, czyli po prostu no, ten mój limit pecha został wyczerpany i to z zapasem. Nawet najlepsza seria musi być kiedyś przerwana przecież, no takie jest prawo sportu, motorsportu. To był dobry wyścig? Generalnie tak, dla mnie mnóstwo nauki, dużo nowości. Auto nie sprawowało się do końca tak, jakbym chciał i może tutaj no, akurat kolega miał większego pecha i był dzwon. Ja od wczoraj mam to szczęście, że dosłownie za każdym razem, w każdym wyścigu, tuż przede mną dzieje się jakaś dość spora kraksa. Przez co musiałem się bardzo mocno dwa razy też dzisiaj schamować, więc były kompletne plecy, ale frajda była niesamowita. Panowie, bardzo wam dziękuję za wizytę tutaj u nas i pozwólcie, że do tylnego napędu przenosimy się na przedni napęd, że z niemieckiego producenta przenosimy się do japońskiego producenta, ale zostajemy w Poznaniu. Myślę, że zostajecie tutaj z nami, prawda? Dzięki bardzo, dzięki serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.
A my, proszę Państwa, o tych ogromnych emocjach związanych ze startem 318 i ES Cup i tą wspaniałą rywalizacją związaną z 318 i ES Cup wracamy do rywalizacji, która w tej chwili dzieje się na torze, a w tej chwili obserwujemy rywalizację Swift Cup Europe i na prowadzeniu Attila Bucci, Gergo Baldi na drugiej pozycji, Gabor Team na pozycji trzeciej. No a my, proszę Państwa, za chwilkę wrócimy do Was, ponieważ mamy kolejnych gości. No i za chwilkę, proszę Państwa, będziemy komentować także to, co się dzieje na torze. Zostańcie Państwo z nami. Ogromne emocje związane ze startami. No jest z nami zawodniczka, która nie może tego wyścigu chyba zaliczyć do udanych. Może się nam przedstawić i opowiedzieć, co się wydarzyło już na samym początku tego wyścigu. Ja powiem tak. Generalnie ten weekend wyścigowy dla mnie jest dość, bym powiedziała, skomplikowany i ciężki. No, startowałam z ostatniej pozycji ze względu na to, co się wydarzyło wczoraj po kontakcie z Anią. I udało mi się bardzo fajnie wystartować, bo nie wiem, ale według mojego jakiegoś takiego, tego co ja widziałam, to chyba z 3 albo 4 auta udało mi się wyprzedzić. I jak byłam równo z Piotrkiem Kownerem, to już mi tylko powiedzieli, że Imbirowicz uderzył w Piotrka Kownera, no Piotrek uderzył we mnie, a potem to już byłam pasażerem. Ale udało się odpalić, udało się gonić dalej, wiadomo, auto no troszeczkę porozbijane, geometria ciut zmieniona. Pasażerem, który tylko no, obserwuje to, co się wokół niego dzieje, szczęśliwie wróciłaś do rywalizacji. No jakieś doświadczenie kolejne jest już za tobą. Tak, zdecydowanie teraz kolejny to będzie rallycross. Kolejny to będzie rallycross. To tak sporo się działo podczas tego weekendu. No mam nadzieję, że kolejne wyścigi po prostu będą takie bardziej szczęśliwe, troszeczkę tego pecha będzie mniej. Ja powiem tak, ja bardzo nie lubię kontaktów z zawodnikami i staram się jeździć czysto. Wiadomo, że w walce sportowej no, niektóre rzeczy czasem nie wychodzą i to nie dlatego, że ktoś coś chce, tylko po prostu się wydarzy, tak? Nie wiem, co tam się wydarzyło, ja tego nie widziałam, ja tylko jakby potem no, odczułam tego skutki i mam nadzieję, że nikomu się nic nie stało i wszyscy są zdrowi, szczęśliwi i wszyscy się zobaczymy na kolejnej rundzie. Dokładnie, też mamy taką nadzieję. Dziękujemy Ci bardzo za rozmowę. No i cieszymy się, że jesteś tutaj, cała i zdrowa, no i na kolejnych rundach po prostu będzie lepiej. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Dzięki serdecznie. My, proszę Państwa, powracamy do rywalizacji, a trwa rywalizacja Swift Cup Europe, czyli proszę Państwa, takim pucharze, który podróżuje po całej Europie i to jest w ogóle wspaniała inicjatywa organizatorów, którzy chcą, aby zawodnicy ścigali się na różnych torach, aby zawodnicy mieli możliwość rywalizacji na różnych torach, na torach, których no, niekoniecznie doskonale znają, na torach, na których niekoniecznie czują się jak u siebie w domu. 9. minuta rywalizacji. Attila Bucci na pierwszej pozycji.
dysponujący uturbionym Suzuki Swiftem 1.4 Turbo, a rywalizacja w Swift Cup Europe trwa. Gergo Baldi na pozycji drugiej, Gabor Team na pozycji trzeciej, Maciej Banaś, czyli reprezentant Polski, na pozycji czwartej. Attila Bucci w tej chwili z najlepszym czasem okrążenia, minuta 50,668 tysięcznych. A to, proszę Państwa, pokazuje, że to są bardzo szybkie samochody, bardzo konkurencyjne samochody, uzyskują, no można powiedzieć, doskonałe rezultaty. I mamy tutaj dwa rodzaje samochodów, dwie grupy samochodów, dwie klasy samochodów. Suzuki naturalnie Swift napędzane silnikiem 1.4 turbo, ale także klasę Suzuki Swifta napędzanych silnikiem wolnossącym 1.6. No i zdecydowanie te silniki 1.6 tutaj ustępują, jeżeli chodzi o parametry, ustępują, jeżeli chodzi o moc, jeżeli chodzi o uzyskiwane rezultaty na poszczególnych okrążeniach samochodom 1.4 turbo, ale taka jest w tej chwili tendencja też w sportach motorowych. No popatrzmy na to, jak przez długie lata w królowej motorsportu, w królowej wyścigów samochodowych, czyli w Formule 1, to wszystko wyglądało na początku, można powiedzieć, silniki zdecydowanie wolnossące. I któż z nas jeszcze 20-30 lat temu wyobrażałby sobie to, że silniki turbo wejdą na stałe i wejdą na tyle lat także do rywalizacji w Formule 1. Także w rajdach samochodowych to naturalne, że silniki turbo są w tej chwili po prostu mile widziane, że silniki turbo generują więcej z mniejszej pojemności, że te silniki doskonale też sprawdzają się w wyścigach, co zresztą widzimy w chociażby tym wyścigu, ale silniki turbo stały się także mniej awaryjne, co powoduje, że można liczyć na to, że taki samochód po pierwsze dojdzie do mety, że taki samochód także będzie się dobrze sprawował podczas właśnie takiej rywalizacji. Attila Bucci na pierwszej pozycji i kontroluje tempo w tym wyścigu. Zdecydowanie jest tutaj najszybszym zawodnikiem na torze Poznań podczas pierwszego wyścigu rywalizacji Swift Cup Europe. 20 samochodów startujących w tym pucharze właśnie, 20 samochodów i wielu zawodników właśnie z Węgier, a na Węgrzech Suzuki Swift jest niezwykle popularnym samochodem. No przypomnijmy, że Suzuki wiele, wiele lat temu zdecydowało się o fabryki, w której produkowane są czują markę samochodów, jak widzimy w tej chwili obecną w wyścigach samochodowych w postaci właśnie takiego pucharu, ale Suzuki było także, proszę Państwa, wykorzystywane przez wiele lat i doskonale znane w wyścigach górskich, tych najbardziej znanych wyścigach górskich na świecie. Proszę Państwa, Suzuki także miało swój epizod startów w rajdowych samochodowych mistrzostwach świata, budując model klasy WRC, i tym samochodem też zawodnicy ścigali się w rajdach samochodowych, ale to zupełnie inna bajka, to samochód napędzany na cztery koła. W wyścigach samochodowych takiej potrzeby nie ma. Nie ma potrzeby tego, aby dwie osie były napędzane. Oczywiście zdarzają się takie samochody, które są napędzane na cztery koła, ale zdecydowanie wszyscy starają się tutaj schodzić z wagi. No i generalnie obserwujemy samochody bądź tylnonapędowe, bądź też przednionapędowe, ale samochody, które no, dają pewne możliwości zejścia z wagi, pewne możliwości. Zawodnikami nie jest, proszę Państwa, mniej w dalu maksymalnie konkurencyjny. No i tę konkurencyjność, myślę, tutaj ci zawodnicy uzyskują naturalnie w takim wyścigu, startują sami, tak samo jak w wyścigach górskich startują sami, to już osobna dyscyplina sportów motorowych, ale wyścigi samochodowe oprócz swojego rywalizacji mają także, no taką można powiedzieć, troszeczkę trudniejszą stronę, a trudniejsza strona to jest także to, że można popełnić błędy, że zawodnicy mogą popełnić błędy i czasami błąd jednego zawodnika powoduje, że drugi zawodnik czy też trzeci zawodnik ma problemy, których wcale nie zawinił. Jego jedyną winą może być to, że znalazł się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie.
A tutaj, proszę Państwa, Maciej Banaś na trzeciej pozycji. Proszę Państwa, doskonale, doskonale Maciej Banaś. Toru Poznań popłaca. I proszę Państwa, Attila Bucci na miejscu pierwszym. Gergo Baldi numer 513. No i walka z Maciejem Banasiem. No i Banaś, proszę Państwa, w tej chwili widzimy, że jest na trzeciej pozycji, ale wściekle atakuje Gergo Baldiego. Team Gabor tuż za nim. Niesamowicie blisko siebie ta trójka. Walczą o drugą pozycję. No i Maciej Banaś jak cień podąża za Gergo Baldim. No i za chwilkę, miejmy nadzieję, będzie atak. 15 minuta mija wyścigu. 15 minut rywalizacji Swift Cup Europe. No i w tej chwili ta walka o właśnie drugą pozycję jest najciekawsza i widzimy to i widzą to Państwo także na swoich ekranach. Pierwszy niezagrożony podróżuje Attila Bucci. Natomiast o drugą pozycję walczy Gergo Baldi, Maciej Banaś i Gabor Team. Bardzo dobra pozycja, bardzo dobra trzecia pozycja naszego reprezentanta, ale próbuje atakować. W tej chwili przejeżdża linię start meta i próbuje atakować drugą pozycję. Szuka tego swojego miejsca, szuka miejsca, gdzie mógłby się wcisnąć, tak aby no, z jak najlepszej strony móc się pokazać przed polskimi kibicami, kibicami, którzy właśnie jemu, naszemu reprezentantowi kibicują tutaj na torze Poznań. Jakub Szablewski na pozycji 13, to drugi z reprezentantów Polski. Aleks Sówka na pozycji 6. To także bardzo dobra, ale to bardzo dobra pozycja. I proszę Państwa, kibicujemy Polakom, ale naturalnie oczekujemy na tę rywalizację. I ta grupa, w której jedzie Gergo Baldi, Maciej Banaś, Team Gabor jest, proszę Państwa, bardzo, bardzo blisko siebie, ale tuż za nimi Aleks Sówka. No i Polacy, zróbcie coś tutaj ciekawego. Sprawdźcie, abyście dojechali na podium tego wyścigu. Maciej Banaś jest na jak najlepszej drodze, aby tego dokonać, no ale być może Aleks Sówka, przepraszam, także Adamowi uda się także tej sztuki dokonać. No i oczekujemy, proszę Państwa, oczekujemy na nich. 533 niezagrożone Attila Bucci. No ale co Gergo Baldi, co zrobi Maciej Banaś? Są blisko siebie. Ale za nimi, proszę Państwa, za Maciejem Banasiem Team Gabor. Tutaj strata jest minimalna. Tuż za nim Adam Lengel. A przecież Lengel oznacza w języku węgierskim Polski, więc możemy powiedzieć, że mamy kolejnego Polaka, proszę Państwa. Aleks Sówka, pozycja szósta w tym wyścigu. 18 minut 39 sekund rywalizacji za nami. Tempo dyktuje Attila Bucci, to także autor najlepszego rezultatu. Minuta 50 i 668 tysięcznych sekundy tutaj podczas rywalizacji Suzuki Swift Cup na torze w Poznaniu, serii wyścigowej, która podróżuje w Europie, serii wyścigowej, która w ten weekend gości, proszę Państwa, u nas w Polsce, która w ten weekend bawi nas wszystkich tutaj na torze Poznań, na legendarnym torze Poznań. 9 sekund przewagi Attili Bucciego nad Gergo Baldim, 9 sekund 185 tysięcznych przewagi nad drugim zawodnikiem. Maciej Banaś
cały czas kontaktowo, 3,4 sekundy przewagi i cały czas bardzo dobre rezultaty na poszczególnych okrążeniach. I ta, proszę Państwa, różnica, która jest pomiędzy tą piątką, jest dosłownie minimalna. Myślę, że nie ma tutaj szans na atak, na realny atak pierwszej pozycji, ale jeszcze kilka minut nam zostało do zakończenia tej rywalizacji. Myślę, że walka o drugą pozycję będzie trwała do samego końca. Attila Bucci niezagrożenie przemyka koło nas, ale co zrobi Gergobaldi? Walczy Banaś, proszę Państwa, bardzo dobrze. Maciej Banaś na drugiej pozycji. Proszę Państwa, rewelacyjnie Gergobaldi na pozycji trzeciej. Tim Gabor jest czwarty, Adam Lengel piąty, a na szóstej pozycji Alex Sówka. Świetnie, świetnie Maćku, brawa, gratulacje. Maćku, gratulujemy świetnej postawy, gratulujemy wskoczenia na drugą pozycję. Rewelacyjnie 10 sekund, 340 tysięcznych sekund straty do prowadzącego Attili Bucciego. Ale obserwujemy ciekawą rywalizację. Także Suzuki Swift, w tym proszę Państwa Cupie, który odwiedza różne kraje. Mamy przyjemność gościć ich tutaj w Poznaniu. No i świetnie, że są w Poznaniu. Świetnie, że walczą na innym torze, na polskim torze. Na torze, który mam nadzieję im się podoba. Na torze, który przywitał ich dobrą pogodą. Na torze, który także wita ich dobrymi emocjami. I samochody, wszystkie samochody praktycznie bez problemów, 20 aut, 20 wyścigówek, 20 Suzuki Swiftów w tej chwili toczy zacięty bój, toczy proszę Państwa rywalizację o jak najlepszą pozycję. Maciej Banaś na drugiej pozycji, to jest najważniejsza informacja dla nas. Podczas tego wyścigu reprezentant Polski właśnie w tym pucharze na pozycji drugiej, świetna postawa, świetna rywalizacja. Można powiedzieć, cóż chcieć więcej. Można chcieć oczywiście zawalczyć o pierwszą pozycję, ale to wydaje się mało możliwe. Attila Bucci kontroluje to tempo. Jego silnik 1.4 turbo doskonale wydaje się być wystrojony na te warunki. A Maciej Banaś powiększa swoje prowadzenie. Prowadzenie nad Gergobaldim. Prowadzenie oczywiście mam na myśli drugą pozycję. I utwierdza nas, proszę Państwa, w tym, że to drugie miejsce mu się należy, że to tempo jest odpowiednie na właśnie co najmniej drugą pozycję. I puchar Swift Cup Europe jest w Poznaniu i bawi nas swoją jazdą, zawodnicy bawią nas swoją jazdą. Bardzo ładnie wygląda, także to takie małe miasteczko serwisowe, które organizatorzy Pucharu stworzyli. Zawsze, proszę Państwa, podobają nam się tego typu organizacje, kiedy to no, wszystko jest zrobione ładnie, schludnie, kiedy to zawodnicy walczą fair play, ale walczą przede wszystkim równymi samochodami. Świetnie, że do takiej rywalizacji możemy się, proszę Państwa, podczas tego weekendu przyzwyczaić tutaj na torze Poznań. 22 minuty, 22 sekundy rywalizacji za nami. No i za chwilkę będziemy obserwować końcowe okrążenia. Czy to będzie okrążenie, proszę Państwa, ostatnie, czy też nie? Maciej Banaś, drugie miejsce, no i mam nadzieję, że to drugie miejsce zostanie utrzymane. Mija, proszę Państwa, w tej chwili linię start-meta Attila Bucci i jeszcze jedno okrążenie przed nami. Na drugiej pozycji Maciej Banaś, trzecia pozycja to Gergobaldi i Maciej Banaś dzielnie trzyma się na tej drugiej pozycji. Różnica pomiędzy nim a trzecim zawodnikiem to około pół sekundy, 5,6 sekundy. To niedużo, ale wydaje się, że Maciej kontroluje to tempo. Na trzeciej pozycji właśnie Gergobaldi. Tim Gabor jest czwarty, Adam Lengel w tej chwili na piątej pozycji. Na szóstej pozycji Alex Sówka. Siódmy jest Gergo Ratsche, Martin Zellhofer, ósmy, Filip Dietrich, dziewiąty.
No i jadą w tej chwili ostatnie okrążenie. Christoph Zellhofer, pozycja 10, Balázs Hartmann na pozycji 11, Jakub Szablewski 12, Maximilian Mayer na pozycji 13, Michael Mayer jest 14, Fabian Orfandl jest 15, Gabor Forraj, Mark Somogi, Egon Burkus, Julia Szajer i Gabor Giorgi. Tak wygląda, proszę Państwa, 20 tejże rywalizacji, a my trzymamy kciuki za Maćkiem Banasiem, aby kontrolował swoje tempo, aby dojechał tutaj na metę na pozycji drugiej, aby nie stracił tej pozycji i myślę, że robi to w sposób doskonały, robi to jak profesor i także ta różnica, która jest pomiędzy Attilą Bucim a Maciejem Banasiem, można powiedzieć, jest w pewien sposób kontrolowana. 11 sekund i 6 dziesiątych, 11 sekund i 6 dziesiątych przewagi. No i w tej chwili już oczekujemy na Attilę Buciego, zwycięzcę pierwszego wyścigu Swift Cup Europe. No i zjawia nam się w tej chwili na mecie Attila Bucci, zwycięzcą pierwszego wyścigu Swift Cup Europe. Wyścigu, który już przechodzi do historii, a na drugiej pozycji, proszę Państwa, obronione to drugie miejsce, a Maciej Banaś Gergobaldi na trzeciej pozycji. Tak wygląda podium tejże rywalizacji i to równocześnie podium zawodników, którzy startują w klasie Swift Cup Europe 1.4 Turbo. Wśród samochodów napędzanych silnikiem 1.6 na pierwszej pozycji Gabor Forraj, Mark Somogi na pozycji drugiej, Egon Burkus na pozycji trzeciej, to proszę Państwa odpowiednio 15, 16 i 17 pozycja. I jeszcze zawodnicy zmierzają tutaj do mety i tę metę osiągają. Myślę, że nic się nie powinno już tutaj w tej klasyfikacji zmienić. Attila Bucci, Maciej Banaś, Gergobaldi. Oczywiście jesteśmy dumni z pozycji Polaka. Tim Gabor na czwartej pozycji, Adam Lengel jest piąty, Alex Sówka szósty. No i świetnie to wygląda. Kolejni zawodnicy już zjeżdżają tutaj, zjeżdżają na metę. Attila Bucci, pierwsza pozycja, Maciej Banaś na pozycji drugiej, Gergobaldi na pozycji trzeciej. No i świetnie, proszę Państwa, świetnie, że Polakowi udało się wskoczyć na podium, to na drugi stopień tego podium. 10 sekund i 8 dziesiątych różnicy pomiędzy Attilą Buccim a Maciejem Banasiem. Gergobaldi na trzeciej pozycji, Tim Gabor jest czwarty, Adam Lengel piąty, Alex Sówka szósty, Gergoracz na siódmej pozycji, Martin Zellhofer ósmy, Filip Dietrich dziewiąty. Wspaniała rywalizacja, świetna rywalizacja. No i czekamy jeszcze na zawodników dysponujących silnikami 1.6. Jeszcze przed chwilką przejechał linię mety Maximilian Mayer. Za chwilkę powinniśmy zobaczyć Michaela Mayera. I to on z numerem 107, proszę Państwa, przecina linię mety, a oczekujemy na zawodników, którzy startują Suzuki Swift z silnikami 1.6, czyli Gaborem Forraj, Markiem Somogi i Egonem Burkusem. 5-8-8, 5-3-2, nic się nie zmienia, absolutnie nic się nie zmienia. Gabor Forraj, Mike Somogi, czy Egon Burkus dojedzie na trzeciej pozycji, wyczekujemy na samochód numer 500 i tak się, proszę Państwa, właśnie dzieje. Egon Burkus już także na mecie wyścigu, to na razie wyniki nieoficjalne, ale wśród samochodów napędzanych silnikiem 1.6, Gabor Forraj na pierwszej pozycji, Mark Somogi na pozycji drugiej, na trzeciej pozycji Egon Burkus,
A proszę Państwa, wśród zawodników, którzy dysponują silnikiem 1.4 turbo i zawodników, którzy